Wow! Dwa? Jeszcze kawałeczek do tyłu. Jeden? Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wraz z moimi przyjaciółmi postaramy się przetestować, to znaczy ja będę na nich testował, która pompa, wolna, szybka czy też ciężka, ma największy zasięg. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną Szaku TV oraz Shadow. Siemaneczko chłopaki. Siema. I dzisiaj sobie przetestujemy zasięg strzelb. Weźmiemy pod lupę strzelbę szybko strzelającą, strzelbę wolno strzelającą i strzelbę ciężką. Jak sądzicie chłopaki, która strzelba będzie miała największy zasięg? Chyba ta, mi się wydaje, ta fioletowa, ta epicka. Epicka, nie? No mi się wydaje też w grze, że po prostu nią się jak strzela, no to jakoś te pociski tak. Bardziej twardo wjeżdżają w kolesia. Co? Pompy już mamy zebrane. Teraz potrzebujemy tylko jakieś amunicję do niej. Mamy po jednym naboju. Masz jakieś ammo? Chyba, że lamę znajdziemy. Lama to nie problem. No właśnie, problem bardziej z ammo. To ja może się przejdę szybciutko. Jakąś lamę znajdę, ale tu... W automacie chyba z... Automat z amunicją powinien być jeszcze, nie na mapie. To by było ciekawe. Dobra. Mam lamę. Masz lamę? Tak. Szybko. Myślałem, że będę pierwszy. Ale nie mam. Dobra, no to już idę do ciebie. Macie szybką pompę już. Tak, mam szybką, wolną oraz epicką, ciężką. Widzowie oczywiście piszcie w komentarzu, jak wy typowaliście. To był najbliżej, temu przypnę serduszko. Tylko mi tutaj nie oszukiwać, bo zaraz będziecie pisali pewnie w komentarzu co do Joty po obejrzeniu odcinka, że akurat tak myślałem, bo tak będzie 100%. Tutaj zrobiliśmy sobie z chłopakami przed nagrywką taki fajny teren. O, teren, który będzie nam oznaczał mniej więcej odległość, z której będziemy strzelać. Tutaj jeszcze zrobię wam, panowie. Aha, cegieł nie mam, mam drzewo tylko, dobra. O! Scenę wam zrobię, na której będziecie występowali. Jako mięsko armatnie. Okej. Masz, powiedz mi, sztucera, czy coś takiego, żebym mógł potem mniej więcej zmierzyć odległość, z której do ciebie strzeliłem? Nie mam. Gdzieś był sztucer, dobra. Ja sobie tutaj jeszcze może wejdę w podziemia na tiltetach. Bo jest tam szukajka. Katakumby. Katakumby. Okej. Hop. Nie widzę was, gdzie wy jesteście? Ja jestem pod ziemią. Ja idę już do was, bo... Dobra. Kolejna skrzynka. Co panowie powiecie w przyszłym odcinku, wy widzowie również, na test zasięgu z RPGa, bądź też granatnika. Też będzie, nie? Dobre. To było spoko, no. Bo mi się wydaje, że RPG też ma jakąś tam ograniczoną odległość. Ale jestem mega ciekawy, jak ta... Jaka jest odległość? Tak, masz sztucera? Tak, trzymaj. Okej, super. Dobra. Starczy. Dobra, przeładujmy sobie pompki wszystkie. Panów zapraszam. O! A ty czego żeś się najadł? Gumi jagód? Gumi się wysoka. Dobra. Panów zapraszam pod ścianę, kulturalnie. Ojej, jak to nie ma. Ale jak to brzmi? Zaczynamy. Tego, pierwsze maksymalnie plecami przy ścianie, super. Pierwsze 5 metrów, 10, 15. Zacznijmy z 15. 37 damage'a. 20 metr. 29 damage'a, czyli już o 8 oczek mniej. Lecimy dalej. Był 25 metr, tak? Czy 20? Co ja mówiłem? 25. Dobra, 25. Okej. 25. 25 metr, 25 damage. 30 metr. O, teraz to już tylko 4. 35. Dalej 4. 40.
Wow! Dwa? Jeszcze kawałeczek do tyłu. Jeden? Uwaga. O, teraz już nie dolatuje. Teraz już nie dolatuje. Czekaj, zrobię kroczek do przodu. Nie, weź po... Powinno to zabić, czekaj. Ty magic dostałeś, szaku. Dalej nie. O! To była maksymalna odległość. Dobra, teraz przetestujmy. Teraz sprawdźmy, ile to jest metrów. 41 metrów równo. Okej, okay. Czas na pompę ciężką. Masz, szaku, kewiki, w razie czego? Żebyś nie padł od razu. Dobra, może od razu zacznijmy od 20 metra. 56, no tutaj ładnie. 25 metr. 37. Panie. 40. Wypiłeś? Tak, tak. 40 metr. Tak, 40? Nie, to jest chyba 35. 5. No chyba tak. 10, 15, 20, 25, 30. Tak, to jest 30. Teraz 35. Okej, okay, 6. Zróbmy jeszcze troszeczkę do tyłu i... 8. 8. 40 metr. 8. O. Jeszcze troszeczkę się cofnijmy. O, czekaj, chyba. Poprawka, poprawka. No jednak nie. Widzisz, jak się zatrzymuje przed tobą Amo? Tak. Znaczy, przed nim przelatywało, tak, bardziej, wiesz? Tak, jakby przed niego przelatywało. No, przelatuje przeze mnie. Dobra. Ej! O, o, strzel, strzel! Za jeden dostałeś. To jest chyba maksymalna odległość, widzisz? Od Shadowa już pociski nie dolatują. Od ciebie strzel jeszcze raz. O, dostałeś jeden. Jeden. Tak, po jeden. Czyli ile to jest metrów? Sprawdźmy. Również 41. Kurczę. Myślałem, że... odległość ta pompa zielona. Fioletowa, to była teraz zielona. Mi się wydaje, że fioletowa teraz będzie miała większy zasięg. No ale też się spodziewałem tego, kiedy strzelałem z pompy zielonej, że będzie miała troszeczkę większy, chociaż o te 5-10 metrów, nie? No. Dobra, zapraszam pana również pod ściankę i robimy teraz test pompy epickiej. Nie bliska, nie w głowę, proszę. Proszę bardzo, mówisz, masz. Był 5, 10, 15, teraz 20 metr. O kurcze. 20 metr. Zeszło. 20 metr, widzę, że można łatwo zabić. Panie Szaku, proszę stać się, nie ruszać. Idę dalej. 25. Za 29, ok. 30. Również za 25, ale teraz mi się na żółto zapaliło, czyli wszedł hit z tej odległości. Tak, albo główka. 30. Masz hapsy? Dawaj. 8. No dobra. 35. Ja zaraz wracam, proszę. Dobrze, 35 również. I teraz kulminacjon moment, czy wejdzie za, z 40 metra hit. O! O. Co jest? A kawałek do przodu wejdę. No właśnie idę. Czyżby fioletowa pompa była najsłabsza? Co jest? Zaraz sprawdzimy dokładnie odległość od linijki sztucera. Jeszcze troszeczkę. O! Dobra. Ja mam koniec ammo. I ostatni damage zadałem ci z tej odległości, czyli... oszukał przeznaczenie! Oszukał przeznaczenie! 40 metr! 40. Zabiorę ci te ammo i sprawdźmy, czy faktycznie jednak ta epicka pompa jest najsłabsza. Nie mam. Masz shadow jakieś ammo do pompy? Po pompę z ammo. O, albo tak. Ja ci oddam tą i sprawdzimy jeszcze raz, teraz na tobie. Czy faktycznie to jest 40 metr? Tamte obie pompy miały zasięg na 41 metrów. Dobra. Dostałeś. I to za 8. Jesteś maksymalnie plecami przy ścianie? No tak, tak. Za 6. Ja. Poczekaj, ja strzelę. Proszę.
Kurczę, no i nie mam ammo. Czyli ta odległość. Jakbyś mógł mi dać ammo, masz może? Nope. Nope. No dobra, czyli to była ta odległość. No i stań pod ścianką. O. 41 metrów, czyli wychodzi na to, że ta pompa epicka o metr bije mniej. Co jest dla mnie mega zdziwieniem. A wy chłopaki, co o tym myślicie wszystkim? Ja uważam, że ona powinna najdalej strzelać, ponieważ do tego no bo jest zrobiona. Epicka, nie? Znaczy do tego ona została stworzona, na dystansowy właśnie ten. Tylko, że jej wiązka tego śrutu jest taka bardziej jakby zbita, ona nie rozprasza się tak mocno. Tak, tak, no. I ten celownik nawet, który mamy chyba w pompie, tak. Szybka pompa ma największy celownik, zielona ma troszeczkę mniejszy, a epicka ma jeszcze mniejszy. A ma taki fajny, piękny. Ma taki fajny, piękny. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. A my w przyszłym odcinku, jeżeli zostawicie ile, panowie? No, z 1000 łapek. Z 1000 łapek. Tauzena jak zostawicie, robimy wielki test RPG-ów i granatników. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Podziękujcie również w komentarzu chłopakom za to, że w tym odcinku służyli jako mięso armatnie. Trzymajcie się. Yo!